Hej kochani, jak możecie zauważyć, nowe tło, nowa fryzura. Nie wiem, czy widzicie też, że jest nowe oświetlenie. Tak czy inaczej, obiecałam Wam zmiany, te zmiany są. Będzie pewnie jeszcze kilka innych zmian, ale dzisiaj ulubieńcy roku poprzedniego, czyli roku 2014. Nie wiem, czy jeśli nagrywam w salonie, słyszycie echo, czy nie. Czy jest to tylko moje wrażenie? Dajcie znać co do jakości nagrania, tła i tak dalej. Tak czy inaczej u Was choinki na pewno już rozebrane, u mnie jak widzicie stoi, ale filmik wrzucam wtedy, kiedy mam możliwość, czyli po podłączeniu internetu. Jest tego trochę, ja mam tutaj taki wielgaśny kosz, w którym przyszykowałam sobie właśnie, słuchajcie, rzeczy, które były moimi ulubionymi w roku właśnie 2014. Ja nie będę dzielić tego na jakieś szczególne kategorie, podzielę to tylko po prostu na pielęgnację i kolorówkę. I może przejdźmy do rzeczy, zacznijmy od włosów. Nie przyniosłam szamponu zwykłego, przyniosłam suchy szampon. Jest to szampon z firmy Batiste i jest to szampon właśnie XXL Volume. Jeśli chodzi o ten szampon, to on naprawdę podnosi włosy, z tym, że one są bardziej takie sztywne, jak przy użyciu lakieru właśnie do włosów. Przejdźmy może do pielęgnacji ciała. Masełko z The Body Shopu Passion Fruit. Uwielbiam. Myślę, że jest to najwspanialszy zapach świata, niesamowicie daje mi energii, cudowny zapach, świetna sprawa, tak jak wszystkie sklepy, można też i w The Body Shopie znaleźć promocję. Ja chyba kupiłam 5 masełek za 15 funtów, kupując właśnie to, więc uważam, że warto polować. Kolejną rzeczą do ciała, którą uwielbiam, która również świetnie pachnie, może nie ma jakichś bardzo dużych właściwości ścierających, jest to właśnie body scrub z Avon. Myślę, że jest to produkt dla Was znany, jeśli nie, to naprawdę gorąco Wam go polecam. 200 ml, bardzo tani, niesamowicie pachnący, mi przypomina osobiście pudding, taki toffee, troszkę właśnie karmelowy, naprawdę świetna sprawa. Jeśli chodzi o peeling ciała, to tak jak mówię, ten świetnie mi się sprawdzał, natomiast do twarzy bardzo lubiłam peeling właśnie ten brzoskwiniowy, który też nie jest jakoś wybitnie drogi. Ja nie stosowałam go bardzo często z tego względu, że mam skórę naczyniową, ale tak raz w tygodniu pozwalałam sobie właśnie na taką przyjemność i moja skóra naprawdę fajnie potem absorbowała krem, więc super. Jeśli chodzi o produkty myjące, to również The Body Shop u mnie królował. Przede wszystkim żel pod prysznic właśnie o zapachu mango. Coś, co również dawało mi mega kopa, dużo energii. Produkt niezwykle pachnący, naprawdę bardzo naturalnie. I to, co Wam chciałam powiedzieć, to to, że te żele są dość wydajne, ładnie utrzymują się na skórze, jeśli chodzi o zapach oczywiście, i dobrze myją, czyli to, co żele powinny robić. Kolejną rzecz z pielęgnacji, którą chciałam Wam pokazać, będzie mleczko. Mleczko do demakijażu, które ja kupowałam przez calusieńki rok. I jest to mleczko z firmy Botanics. Firma ta jest dostępna w Boots. Jeśli chodzi o tą firmę, ona nie jest jakoś szczególnie droga. Mleczko jest naprawdę świetne, radzi sobie nawet z makijażem wodoodpornym, co dla mnie osobiście jest super. Bardzo fajna konsystencja, nie szczypie w oczy. Ja używam mleczka tylko i wyłącznie do demakijażu oczu. W tym momencie troszkę zmieniłam moją pielęgnację, ale używałam w roku 2014 właśnie tego mleczka i z produktu jestem bardzo, bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o rzeczy dalej pielęgnacyjne,
To będzie to rzecz, którą dostałam od Karoliny ze stylizację. Jest to maseczka z Balei Beauty Effect Mask i jest to maseczka, która naprawdę świetnie, ale to świetnie nawilża. Ma niesamowite właściwości, no buźka po tym produkcie była jak pupa niemowlaka, zwłaszcza po peelingu zastosowanie tej maski po prostu działało cuda, świetna rzecz. Niezwykle ważnym produktem był dla mnie krem z firmy Altera. Jeśli chodzi o ten kremik, z tego co kojarzę, on jest dość tani, a naprawdę fajnie sprawdził się na mojej buźce. On zostawia na początku takie uczucie ściągnięcia, ale myślę tak po 5 minutach spokojnie to uczucie znika, a buzia jest naprawdę fajnie nawilżona. Jeśli chodzi o nawilżenie twarzy, o kremy do twarzy, to w tym roku też bardzo często sięgałam po krem z firmy Bioderma z Sensibio. Jeśli znajdę jakieś zdjęcie właśnie z tym kremem, to pewnie wrzucę Wam je tutaj. Natomiast ten krem jest tani, a jest naprawdę fajny, dlatego bardzo gorąco Wam go polecam. Zostając jeszcze przy pielęgnacji twarzy, chciałam wspomnieć o kremie pod oczy z firmy Palmers. Jest to krem, który podobno jest z witaminą E i kremik ten fajnie właśnie sprawdził mi się na okolice pod oczami. Żaden korektor mi się nie rolował, ta okolica była fajnie nawilżona. Nie jest to drogi produkt, wydaje mi się, że dość łatwo dostępny. Z tego co wiem, macie również w Polsce kosmetyki z firmy Palmers, więc zachęcam do kupna. I z tego co mi się wydaje, ostatni produkt z pielęgnacji będzie to krem do rąk z firmy Neutrogena. Jest to kremik skoncentrowany, skoncentrowana formuła. On ma taką konsystencję troszkę jak wazelina w momencie, kiedy wyciśniemy go z tubki. Jest taki bardzo, powiedziałabym, przejrzysty. Natomiast w momencie roztarcia, no kremik ten zamienia się w produkt bardziej taki, jak możecie zobaczyć, kremowy. Przybiera kolor bardziej biały, ale oczywiście jak się wchłonie, wszystko znika, a dłonie są bardzo fajnie nawilżone. Kochani, jeśli chodzi o pielęgnację, powiedzmy dbanie o strefy takie jak pachy, no to zdecydowanie antyperspirantem tego roku jest Nivea Energy Fresh. Świetnie pachnie, produkt bardzo dobrze sprawdza się u mnie, bo naprawdę zabezpiecza mnie przed poceniem. I to co Wam chciałam powiedzieć, to to, że nie zostawia białych śladów na ciuchach i jest moim zdaniem dość tanim produktem, więc gorąco Wam polecam. Powiem teraz może o dwóch zapachach, które w tym roku skradły moje serce i będzie to produkt numer 1, czyli Fame Lady Gagi. Świetny, ja uwielbiam tą nutę zapachową, naprawdę mogę go używać cały rok, dla mnie niezwykle kobiecy zapach, seksowny, to jest moja opinia, mam nadzieję, że ją podzielacie. Na moim ciele utrzymuje on się bardzo długo, natomiast drugim zapachem, jaki chciałam Wam pokazać, będzie zapach Christina Aguilera. Nie wiem, czy jest to produkt dla Was znany, czy nie. Fajna buteleczka, również moim zdaniem niezwykle kobiecy. Troszkę cięższy, bym powiedziała, natomiast jest to produkt, który naprawdę ładnie utrzymuje się na mojej skórze dość długo i sprawdza się u mnie dobrze. Nie jest jakimś niezwykle drogim zapachem, więc również polecam sprawdzić sobie gdzieś tam w perfumeriach, drogeriach. I przejdziemy teraz do kolorówki, czyli do sekcji
do działu, gdzie będzie tego najwięcej. Zacznę może od pazurków. Jeśli chodzi o pazurki, to na pewno produktem, który odratował moje paznokcie po 2 latach nakładania właśnie na nie żelu. Będzie odżywka Eveline 8 w 1. Jest to odżywka, która jest po prostu dla mnie cudotwórcą. Ja w tym momencie mam tylko i wyłącznie swoje pazurki zapuszczone właśnie do takiej długości, więc moim zdaniem jest to sukces. Paznokcie są twarde, rosną super, więc rewelacja. Również produkt bardzo tani i ogólnie dostępny, więc nic tylko polecać. Jeśli chodzi o top coat, zdecydowanie numer 1 to Barmiem. Jest to w sumie base coat i top coat w jednym, ale świetnie u mnie sprawdza się właśnie jako top coat. Ja zawsze pod lakier stosuję odżywkę 8 w jednym, potem jedną lub dwie warstwy lakieru i to jest mój top coat. Rzeczą, której tutaj nie przyniosłam, ale która jest moim ulubieńcem wszechczasów, są kropelki z firmy Essence, krople wysuszające właśnie lakier, przyspieszające wysychanie lakieru. Dla mnie rewelacja, kosztują około 10 zł, więc groszowe sprawy, a naprawdę 30 sekund i pazurki są suche, więc muszę Wam o tym powiedzieć, mimo że nie mam tutaj tego produktu, zapomniałam go wziąć ze sobą. I może teraz szybciutko powiem Wam o lakierach, które w tym momencie przyniosłam ze sobą, które były moimi ulubionymi w tym roku. Na pewno jeśli chodzi o zdobienia pazurków, bardzo fajną alternatywą w tym roku były właśnie lakiery z Golden Rose z serii Carnival. Jeśli chodzi o te lakiery, ja akurat dostałam je od Karoliny ze stylizacji, za co oczywiście Karoli dziękuję. Bardzo fajne można stworzyć zdobienia właśnie z tymi top coatami. Niesamowita sprawa. Jeśli chodzi o lakier taki bardziej jesienny, to zdecydowanie Essie. Tutaj macie nazwę tego produktu. Ja oczywiście napiszę Wam wszystko na dole, będzie tego troszkę. Jest to lakier, który również dostałam od Karoli. Ten akurat nie dostałam w paczce, lecz kiedy miałam okazję się z nią zobaczyć w Warszawie, będąc ostatnio na urlopie. Jeśli macie ochotę, podlinkuję Wam właśnie taki mini vlog z Warszawy i prezenty od Karoliny właśnie, które dostałam. W tym roku zdecydowanie królowały u mnie lakiery z firmy Rimmel Salon Pro z tej serii. Jeśli chodzi o lakiery, to taki nudziak, myślę, że przez cały rok używany przeze mnie 125 Och Mr. Darcy. Kolejny, słuchajcie, New Romantic 227. Taki bardzo delikatny lakier. On w sumie nie da jakiegoś niesamowitego krycia. Bardziej taki mleczny właśnie lakier. Jeśli chodzi o lato, to zdecydowanie fiolecik, również z Salon Pro. Jest to 312 Ultra Violet. I takim letnim lakierem, który również bardzo, ale to bardzo często nosiłam na swoich pazurkach, jest to lakier, słuchajcie, z Barriem i jest to lakier, z tego co pamiętam, Papaya. Gdzieś tu to było, tak, Papaya, lakier bardzo fajny. Jeśli chodzi o lakiery z Barriem, ja je gorąco, gorąco Wam polecam, tak samo jak te z Salon Pro, bo utrzymują się niezwykle długo na paznokciach. Ja spokojnie z top coatem, właśnie tym z Barriem, tydzień bez problemu mogę nosić właśnie kolor na pazurkach, tylko mi się ścierają po prostu końcówki. I przejdziemy teraz do makijażu. Jeśli chodzi o pędzelki, które Wam za chwilę pokażę, to wybaczcie, że są brudne, ale są przeze mnie po prostu używane codziennie, z przerwami oczywiście na pranie. Jeśli chodzi o te pędzle, będą to głównie pędzle z firmy Real Techniques.
Ja bardzo te pędzelki lubię. Nie mówię, że wszystkie są idealne, ale na pewno spora większość. Jeśli chodzi o pędzel, który Wam chcę tutaj pokazać, jest to Buffing Brush. Jest to pędzel, który świetnie sprawdza się do podkładu. Można również nim nałożyć produkty kremowe typu róż lub też brązer właśnie w kremie. Rozetrzeć wszelkiego rodzaju korektory, które sobie nakładacie na większą powierzchnię buźki, bo jeśli chodzi o mnie, to ja nakładam korektor właśnie tutaj na policzki, na nos i no w sumie w taki motylek robię, z tego względu, że w tej okolicy mam mnóstwo popękanych naczyniek i no przebarwień jakichś posłonecznych, no przeróżniastych. Dlatego ja bardzo lubię właśnie ten pędzelek, bo rozcieram sobie nim, tak jak mówię, większą powierzchnię. Jeśli chodzi o okolice tutaj pod oczami, to również lubię bardzo te mniejsze pędzle z tej fioletowej serii, również z Real Technique. Rzecz, której tutaj nie wzięłam, a którą uwielbiam właśnie do makijażu twarzy, do nakładania podkładu, jest ta gąbeczka z Real Techniques, to jajeczko. Mam nadzieję, że je kojarzycie. Ono jest dość popularne, nie jest drogie, a naprawdę bardzo ładnie nakłada nam makijaż na buźkę. Jeśli chodzi o róż, to zdecydowanie jajeczko. Jest to contour brush. Małe, delikatnie można sobie właśnie nałożyć na jabłuszka, tutaj właśnie na szczyty kości policzkowych. Bardzo fajny pędzelek. Jeśli chodzi o puder, ja w tym roku bardzo często używam pędzelka z Eco Tools, który jest no, po prostu taką, według mojej opinii, miotłą, którą fajnie się tą buźkę no, omiata tym pudrem. Jeśli chodzi o pędzle, które bardzo przypadły mi do gustu, pędzelki do nakładania cieni na powiekach, pędzel 250 z Coastal Sense, który używam bardzo często. Jest to pędzel, powiedzmy, większy od Maca, natomiast świetnie można nim nałożyć właśnie cień na całą powiekę, taki bardzo neutralny, naturalny. Można nim też ładnie przypudrować okolice pod oczami, więc super. Jest dość duży, ale jest naprawdę funkcjonalny. Ładnie również blenduje cienie w załamaniu. Więc na pewno rzecz przeze mnie polecana. Nie był drogi, jeśli chodzi o pędzelek MAC 217. I jego odpowiedniki, to ja taki filmik na kanale swoim mam. Podlinkuję go, bo uważam, że jest warte obejrzenia. Naprawdę znalazłam fajne zamienniki, tanie i bardzo, bardzo dobrze sprawdzające się. Przejdę teraz może zdecydowanie numerem 1 dla mnie. Będzie maskara z firmy Rimmel Sexy Curls Mascara. Produkt niezwykły, rzęsy są po nim wydłużone, pogrubione, przepięknie rozczesane, niezwykle ładnie prezentuje się na rzęsach, a dodatkowo po prostu te rzęsiska są niezwykle przyjemne w dotyku, nie są jakieś sztywne, świetnie rozczesuje, po prostu rewelacja, nie jest też jakoś strasznie droga, więc chciałam Wam ją polecić. Natomiast drugą maskarą będzie maskara z firmy Benefit, The Real. Ja tutaj akurat mam taką mniejszą wersję. Jeśli chodzi o makijaż oka, no to musimy wspomnieć o bazie pod cienie. Tutaj akurat mam bazę z firmy Pet's Fi, Perfect Eyes Base. Jest to baza, która świetnie, ale to świetnie sprawdziła się u mnie w tym roku. Jest to mój numer 1. Jak widzicie, niewiele jej zostało. Myślę, że no, na kilka makijaży starczy. Tak czy inaczej, produkt no, słabo dostępny, bo jest to marka niemiecka, ale naprawdę, naprawdę fajny. Utrzymuje cienie, myślę, na mojej powiece do 15 godzin, więc uważam, że
bardzo dobrze. Mówimy o bazie pod cienie, to trzeba też wspomnieć o cieniach do powiek. W tym roku numer jeden dla mnie to paletki z Wet n Wild. Jeśli chodzi o te produkty, one są niezwykle dobrze napigmentowane, nie są chyba jakoś szczególnie drogie. Ja dostałam je dzięki uprzejmości mojej koleżanki, która mieszka w Stanach. Produkty bardzo ładnie się blendują, są mocno napigmentowane, mają różne wykończenia. Zwykle takie perłowe w kierunku do metalicznych, więc fajnie, przeróżne naprawdę cienie można dostać w tych paletkach. Ja nie mam jakiejś ulubionej palety, myślę, że ogólnie rzecz biorąc z każdej palety mam jakiś ulubiony cień, który jest oczywiście bez nazwy. I produkt, o którym chciałam Wam wspomnieć również tutaj w ulubieńcach, będzie to produkt z firmy Makeup Revolution, jest to Iconic 3, bardzo fajna paleta, również dobrze napigmentowane cienie. Jeśli chodzi o taką niższą półkę cenową, to polecam. Ja mam cienie z firmy MAC, z firmy GOSH, no z przeróżnych naprawdę firm. Mieliście okazję zobaczyć kolekcję moich cieni w filmiku, który nagrałam jakiś czas temu. Podlinkuję go również na dole. Może będzie ktoś z Was miał ochotę do tego filmiku wrócić lub po prostu go nie widział. Teraz brewki. Zdecydowanie produktem numer jeden jest paletka do brwi z firmy Makeup Revolution. Jest to paletka Focus and Fix Medium Dark. Fajna, tutaj macie wosk, natomiast ten wosk niekoniecznie się sprawdza, bo on jest bardziej w formie takiej wazeliny, więc nie bardzo. Natomiast produktem, który ładnie te brewki trzymał, był produkt z firmy NYX Eyebrow Sharper. Jest to wosk właśnie taki twardszy. Wspomnieć muszę o korektorze, który uwielbiam i który jest moim numerem jeden. Jest to produkt z firmy NYX, więc jak możecie zauważyć, kolejny produkt tej firmy. High Definition Concealer. Ja mam w odcieniu, z tego co pamiętam, Porcelain CW01. Niesamowicie fajny produkt, niezwykle długo się utrzymuje, nie roluje się, bardzo ładnie maskuje nam cienie pod oczami. Super sprawa. Jeśli chodzi o kreskę, w tym roku zdecydowanie numerem jeden był produkt z firmy Makeup Revolution. Jest to eyeliner w pędzelku, który ja dostałam od Karoli w którejś paczce. Ja nie widziałam go w sklepach, jeśli chodzi o właśnie Makeup Revolution, bo on, z tego co pamiętam, jest właśnie z tej sekcji tańszej, a tylko w sklepie możemy dostać te droższe. Natomiast ja uwielbiam go, ma niezwykle cieniutki, precyzyjny pędzelek. Nie lubiłam wcześniej tego typu eyelinerów, ten bardzo, bardzo lubię i gorąco polecam. Natomiast jeśli chodzi o eyeliner żelowy, zdecydowanie Rimmel z tej serii Scandalize i tutaj mamy 003 Aubergine. Bardzo fajny, niezwykle kremowy, dobrze się go nakłada. Ja lubię go sobie również rozcierać i robić właśnie takie troszkę przydymione oko. Przechodząc dalej, powiem może o produktach do konturowania. I tutaj będzie królować firma W7. Jest to róż Candy Floss i bronzer Honolulu. Oba te produkty tanie, niezwykle fajne. Jeśli chodzi o kolorki, to w obydwu produktach sięgłam już dęka, więc nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć. Taki różowo-brzoskwiniowy właśnie róż do policzków z połyskiem, więc nie trzeba stosować rozświetlacza. Natomiast jeśli chodzi o bronzer, niestety mi się pokruszył przy przeprowadzce i w ten sposób to się prezentuje. Ma odcień dość taki neutralny, naturalny, więc super. Rozświetlacz numer jeden,
który nie tyle nawet stosowałam na szczyty kości policzkowych, co na powiekę. To jest produkt z Make Up Revolution. Uwielbiam. Niezwykle piękny kolorek, właśnie lekko wpadający w taki fiolet. Po prostu bajeczny. Macie go tutaj. No, czegoż można chcieć więcej za tak tani produkt, a naprawdę świetny. Jeśli chodzi o wykończenie makijażu, to zdecydowanie numer jeden u mnie to puder ryżowy z Paese. Świetny, świetny, jeszcze raz świetny. Bardzo żałuję, że mi się skończył. Szkoda, że nie zakupiłam sobie na urlopie w Polsce następnego opakowania. No ale cóż, trudno. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, no to zdecydowanie dwa podkłady. Make Up Academy Undress Your Skin. Odcień porcelanowy, który używam cały rok. Podkładem, który stosowałam równie często jak ten z Make Up Academy, będzie produkt z firmy Maybelline Affiniton. Ja akurat używałam numerku 02 Light Porcelain cały rok, ale tutaj mam 09 Opal Rose, który kupiłam w Polsce i z którego zadowolona niestety nie jestem, bo nie bardzo mi się podoba to wykończenie na buźce, taki kolor. Ale cóż, produkt może skończę lub oddam znajomej. Tak czy inaczej, gorąco Was zachęcam do kupna. I co, kochani, została ostatnia kategoria, czyli usta. Tutaj pokażę Wam kilka produktów, postaram się być szybka w demonstracji. Pomadka z firmy Rimmel, tym razem będzie to 150 Piccadilly Pink. Kolorek bardzo neutralny, taki naturalny, myślę, że zbliżony do koloru ust wielu z nas. Naprawdę fajny. Macie go tutaj poniżej. Produkt, który dość ładnie utrzymuje się na ustach. Jest kremowy i uważam, że wcale tych ust nie przesusza, a ładnie na nich właśnie zostaje dość długo. Również bardzo fajny kremowy produkt, z tym, że już nie utrzymujący się tak długo. Będzie to produkt z firmy Vibo, z tej serii Elixir. Ja tutaj mam pomadkę w numerze 06. Również odcień bardzo neutralny, naturalny, troszkę zbliżony do poprzedniego. Bardzo fajna pomadka, nawilżająca, niezwykle przyjemna w noszeniu. I ostatnim produktem, tutaj akurat wzięłam nudziaka, jest